Rozciągam ci kobla z oczu. Chodź. Ściągam ci kobla z oczu. Witaj w naszej krainie, cappuccino. Wow, jest... Jesteś w naszej kotlinie. Jak zwana, Adriano? Chipa. A wiesz czemu, wow, cappuccino? Chipa. Wiesz czemu, cappuccino? Zobacz, jaki ma kształt to jezioro. Chodź, zobaczysz. Widzisz? Jak wagina. Wow, i sami to zbudowaliście? Nie, to jest to natura. Było. Natura dała. Ale... To jest wyczyn natury. To jest wasza tajna baza, rozumiem. Jezioro, tak. I te drzewa. Tak. Power. Dobra, cappuccino. Skakuj do dziury. Wiatr. Skacz. Okay. Wow! Żyjesz? Wow! Skacz. I robisz podziemną krainę, my mamy zostawić swoją podziemną krainę. Wow! Minecraftowcy są... Cappuccino, to będzie twoja klatka. O, siema. Zapraszam. Okej. Okay. Rozgość się. Może wbiję. Słuchaj, sobie... jak myślisz, czy twoje przyjaciele się odbiją? Odbiją? To jasne. Nigdy mnie nie zawodzą. Zawsze, kiedy czegoś potrzebuję, zawsze się tam pojawiają. Tak? Znaczy, kurwa, tak, tak. Jak jestem w potrzebie, to się pojawiają. Nigdy mnie jeszcze nie zawiedli. Macie przesrane. Jak tu się pojawią, to ty, wy i wasza baza znikniecie z tego świata raz na zawsze. Już się nie mogę doczekać, aż moja ekipa odbije was. Jest świetnie zorganizowana i przebiegła. Ha, nie chciałbym być w waszej skórze. Nie mam kupy. Masz mi kurwa głowę! Co? To jest Paris Cappuccino, to jest nasz najgroźniejszy zawodnik, Nexe. Mów mi, Kastra 333, chciałem się zapytać, czy tu nie ma przypadkiem Fortnite'owców w drużynie? Jeszcze pożałujecie tego. Zapłacicie za to. Zobaczymy wszystko. Zobaczymy cappuccino, nie bądź taki kurwa hop, kurwa, do przodu, no, chciałem powiedzieć. Wypuść tam mnie. Przyjaciele, nie. Muszę, dajcie mi zaciągnąć pora karmienia. Pocztę. Wow. Jest, nie ulega. Czuję się świnia, karmicie mnie kartoflami. Straciłem godność. Masz wieprzowinkę. A, pierdolę, upadek. Proszę bardzo. Na ten moment pomocy. Na tyle zasługujesz. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to w przyszłości. Skajne klauzy, puść na mnie! Kurwa! Słuchaj, masz jajko. Możesz, jeśli ci się dobrze trafi, możesz wyhodować przyjaciela. Okej. You got one shot, okej. Ty, ja generalnie nie, bo zobaczcie. Kurwa! Jest tutaj, jak się nazywa lokator, tak? On, zobaczcie, jaki ma naszyjnik tutaj ten. To jest mocny drip, więc ja proponuję mu jeszcze podłogę zamienić. Wow! To jest kurwa najbogatszy więzień. Kojo przyszło, kojo! Myślę, kojo. Jak to mi chce? Możecie tutaj No. Co, na zękach chyba? Nie, mam coś lepszego. Przezmyj się. I co jest? Dobra, dripowe więzienie, taka. Nice! Pasuje do chainu. Cappuccino, dobra! O, jest chujowe! O, nie, no co ty zjadłeś? Kazał mi to zjeść, chujo za ciężka, ała! To jest dobre, pożywne, ale co ty, nie lubisz takich rzeczy? Co ty mówisz? Masz alergię? Co nie powiedziałeś, że masz alergię? Nie wiedzieliśmy o tym. Idziemy, ale wy kurwa... Mam nadzieję, że wiecie, gdzie to jest. Co ty myślisz, że cię odbiją? Nie mają szans! Ej, naprawdę, zróbmy tak, wypuśćcie mnie i nie będzie żadnej wojny, ale za chwilę tu się pojawią 3-4 potężne gildie. I naprawdę, no może być grubo, oni was zniszczą, po prostu lepiej się rozejdźmy, wypuść tam mnie, ja będę wolny, pójdę do siebie, wy będziecie u siebie, będzie pokój. Ale jak mnie nie wypuścicie, to zaraz się tu zlecą, no wszyscy tu się zlecą. I po prostu was zajebią, no. Po co sobie robić problemy, wypuść tam mnie, proszę. Cappuccino, ale grozisz nam na naszym terenie. Nie grożę, ja po prostu... Nie uważam, że to jest głupstwo. Dokatuję sprawy, w sensie. Jak oni tu wejdą? Jesteś pewny, że nam nie grozisz? Nie. Bo mogę zakończyć twój żywot! Absolutnie, po prostu... Wiesz, dogaduję, biznes, nie? Można powiedzieć, że to jest biznes, to jest kurwa... jak to, taka rozmowa sprzedażowa, no wiesz, dogadywanie. No rozumiem. No dobrze. Rozumiem bardzo. No i co ja mam ci powiedzieć? No nie wiem, możesz się pochwalić, co umiesz robić? Rzucą bomby na tą bazę, wydaje mi się, że oni rzucą bomby. Znam pewną gildię... Oni nie mają bomb! Są gildie, o których nawet ty nie słyszałeś, którzy mają takie rzeczy, że to się w głowie nie mieści. Cappuccino, oj, cappuccino, słuchaj. No wypuść tam mnie, no. Wiesz, kim był mój wujas? Pierdolonym, kurwa, lordem tej ziemi. Lord Makaron.
zarządzał tutaj wieśniakami i poddanymi, a ty przychodzisz do krainy mojego wuja i stawiasz mi warunki? No, nie warunki, ale po prostu próbuję coś ugrać. Jest to trochę popierdolone! Dobra, to już nie będę. Dobra, w sensie prześpię. Daj mi 15 minut, zastanowię się, kurwa, i zobaczymy, co zbięć. Dobrze, pewnie. Muszę dać im czas. Jak? Ej, Testry, jesteś na tym spiku? Odbij tam mnie! Halo? Halo? Odbijecie mnie! Tak. Dobra, to czekam. Dobra. Napierdalam. Rozjebim całą tę bazę, kurwa! Ale musicie wszyscy, cały serwer musi przyjść mnie odbić. My idziemy na razie we czwórkę, ale później możemy... Ja pierdolę, dobra! No, idę się wysrać, dobra, we czwórkę to idziecie za drewno brąbać. No kurwa, całą gilią idziemy! Cappuccino! Co? Nie próbuj żadnych trików! Nie, nikt nie próbuje trików. Przewracamy z boku na bok. Słuchaj, Cappuccino, przenosimy cię! Jak to przenośny? Ja na BUMC, kurwa, wysłałem list do naczelnika, wyjebane mam wasze przenośny, kurwa. Białko dajesz na pest, dopiero po dwóch tygodniach możecie mnie przenosić. Cappuccino, nie wkurwaj mnie, przenosimy cię, kurwa, do jednej klatki. Ja naczelnikiem byłem ugadany, człowieku, co ty gadasz? Nie przenosisz mnie, mam papier, kurwa, ale tygodnie tu leżę, z chłopakami, kurwa, pod celą. Mam ale papier. To jestem naczelnikiem! A, to wiele zmienia. Żadnych trików, Cappuccino, chodź! No idę. Nie groź mi tylko. Co masz za przedmioty? No chodź, kurwa! Cappuccino, do góry, kurwa! Co to spierdalać? Ej, przepraszam, zapomniałem wziąć tutaj mojego medalionu. O, już go mam, przepraszam. No, nie żadnych trików. Kurwa, nie da się zabudować. Lepiej, idź za nim. Ja tu nic nie mogę zrobić. Ja nie mogę go zabudować, kurwa. Wprowadźcie go. Zapraszam, tutaj. Ej, czuję się nieswojo. Będziesz patrzył, jak twoi koledzy giną. Witam. O, przyszedł. Mamy twojego kolegę, chcesz, żeby zginął? Nie. Co wy zrobiliście naszemu... I jak to kolega, gdzie? Halo? Gdzie kolega? No tu jest. No tu. Kubik, no co jest? Ten? Odbijajcie mnie, zabijajcie ich, chcę wy... Halo! To ty żeś Cappuccino. Wy sobie żartujecie chyba. Wy nie, chyba sobie żartujecie, to kurwa. No. Zobacz na swoich kolegów, Cappuccino. Zobacz. Ja pierdolę, jak wyglądacie. Spokojnie. Zebrałem najmężniejszych kurwa rycerzy. Kurwa. W całym tak świecie. To wyglądać. Oddajcie nam Cappuccino. Nie, wiecie co? Ja zostaję z nimi. Spierdalajcie. Jak wy wyglądacie? Ja zostaję z wami. Nie dajcie, nie odpuszczajcie. No chłop, to ty kurwa przychodzisz. Co ty z kim? Słuchaj, Chyba nie chcę, żebyśmy go odbili. W czwórkę! Ale w czwórkę! Ale w piątkę jesteśmy już. Spotkaliśmy Janinę po drodze. Cześć, ja powpierdol. Za tymi górami czai się kurwa jeszcze 15 osób, panowie. Właśnie przyszliśmy tak. To nie przyjdą. Przyszliśmy porozmawiać. Jeżeli nie Dobrze. Chcecie, żeby oni tutaj przyszli, to przyjmijcie w podarku, kurwa, 32 potiony na expa. Nie no, to jest plunięcie w twarz. Ale naprawdę uważasz, że twój kolega jest warty 32 srebra? Przepraszam bardzo. Nasz kolega nie był w domu od 3 dni. No i co? Brakuje nam go, oddajcie go. No wasz kolega, chciałbym powiedzieć, jest naszym zakładnikiem, a płakał nam, że wyzywacie go i mówicie, żeby spierdalał. Nie. Ale ty nie chce tak pracować. Wcale tak nie mówiłem. Kapu, to prawda? Dobra, cicho, to jesteś prawda? Zakładnikiem. Dobra. No potwierdź. Co? Nie, no, nie gadałem tak, wiesz, mówiłem to, żeby zmylić ich czujność. Dobra, gdzie jest te 20 osób, które teraz wybiegną za tej góry na górę, uratują? No kiedy to będzie, za minutę? 30 sekund? Czekają na sygnał, spokojnie. Słuchajcie, mamy ofertę. Słuchamy. Wasz przyjaciel jest wart 6 bloków diamentów. To dużo, tak przynajmniej mówią, na mieście. Freestyle Battle brzmi jak dobry plan podkreślenia. Więc... Dziękuję ci, albo 6 bloków diamentów, no albo... Ty to no czemu dajesz mi chleb, kurwa? Momencik. Blok diamentów to jest 64, tak? Nie. Tak. Czyli 6 razy 64? Nie. 9. 10. Blok diamentów to jest 9. 9. Okay, razy 6. Razy 6. Kurwa, no to jeszcze zadania matematyczne mamy tutaj obliczać, tak? Słuchajcie, kilka potek. I chleb. Kilka diaksów. I chleb. No nawet, kurwa, 3 bloków nie dacie. Słuchajcie, no proponuję mamy. W takim razie zorganizować walk. Emulti, ty organizowałeś coś takiego ostatnio. Z chęcią wystawimy swojego zawodnika w bitwie o Lagana Cappuccino. Jeżeli przegramy, będziecie mogli zrobić z nim co chcecie. Ale jeżeli wygramy, idzie wolno razem z nami. Wow. Kto jest waszym zawodnikiem? Kubik. Aha, dobra, Kubiks. Ja się na nic nie zgodziłem. Aha, to chyba nie było Cappuccino. Musisz mnie uratować, no gdzie? No ja nie mogę, to jest w tej klatce.
Ja dobra, tylko źle streama kończę, no gdzie ja będę tu siedział? Stanę do walki? Tak, ale na gołe pięści. A to z góry te 15 osób, nie, Testry, niech ci Kubik zda swój sprzęt. Nie, no kurwa. No co? No czemu nie? Zobaczę na tarczę Kubiksa. Co to jest? Nikt taki tu w towarzystwie nie ma. Jak tego się używa? Czarna magia. Czarna magia wszystko. Ej, stary, ty jesteś chyba najlepszy na serwie. Kubiks, czy jesteś gotowy dać mu swój sprzęt? Aby zmierzył się o przyjaciela? O kogo? Z kim walczyć? No, jeszcze my swojego jeszcze nie wystawiliśmy, ale pytanie, czy dawał sprzęt w ogóle. Adi, kogo wystawiamy? Adriana, dawaj, Adriana, Adi, dawaj! Na co? Na co się bijemy? Na jeden na jeden, o cappuccino. No to mogę, no. Jestem gotów, a ty jesteś gotowy? Dosłownie. Jestem gotowy. A jak strzelę przez to przeleci? Rozumiem, że czysta walka, bez itemów, tak. Tak jest, dobrze. Ja obstawiam. A czyli to kogo obstawiacie? No dobra, no to co? Może Testri nam odliczy, czy coś? Ej, Testri, chcesz nam odliczyć? Odliczyć od pięciu? Oczywiście. Nie mam się w ogóle. Dobrze. To w takim razie panowie, gotowi? Kubiks? Kurwa, szkoda, tak. Że tak krótko. Multi, gotowy? Tak. No to panowie, 5, 4, 3, napierdalanka! Proszę bardzo! Nie mogę kopać na terenie. O, leją się! Wow! Ale się cisną. Ale pojedynek, łacie kręcę. Kubiks kontra Young Multi, dwójka liderów. Jeden z gildii YFL, drugi z gildii kurwa Mać. Ole, kurwa, bitka. Ej, ale został, to jest najlepszy graczy. Największe widowisko w okolicy tutaj na Twitchu. Lepiejszego nie zobaczycie. Teraz ty. Dobra. Ale zobacz, widzę, że tutaj czas na regenerację. Czyli poddałeś się. Oho. A to wiecie, w świecie Minecrafta tutaj wiecie, przegrana to już jest, wiesz, to jest koniec streamera, nie? To wiesz, to Multi i Kubik zryzykują wszystko, co mają, bo to jak przegrasz, to jest po tobie, nie? Tak naprawdę, co mają na sobie, ale chyba to jest jakiś giga dopierdolone, ku. Cały czas, cios za ciosem, miecz za mieczem, blokują te ciosy na swoje tarcze, napierdalają się po kaskach, po tych hełmach, procenty, kurwa, ze ku, uciekają, tak... To jest jebana walka o Mistrzostwo Świata w czterech federacjach w boksie. Mogę tak to porównać do czegoś takiego. W co ja gram, to z Minecraft. Powiem ci, że beka to jest dobra beka, nie? Bo to jest taki roleplay z takim action RP, takie odpierdalanie, PvP, takie wszystko, no. Popatrz, jak twoi bracia giną. O nie, a giną? No zobacz, popatrz. To sam, spokojnie, już nie. Jak już się czujesz nie. Być tak wyróżnionym, z walcą o śmierć i życie, o twoje życie? Ale wszyscy oni walczą, czy tylko jeden? Nie, oni. Nie zbieraj temów, nie zbieraj. Ej, Kubik wygrał. Ej, wygraliśmy! Jesteś wolny. Ej, mogę swoją perłę odzyskać? Brawo! Bo ja miałem perłę. Ej, brawo, Kubik, dziękuję, ratowałeś mi bohaterze. Brawo. Dziękuję, stary. Ale opłaciłeś to nie z umieranami, jesteś sobie poparzony. Proszę bardzo, perło. Dziękuję. Chciałem 2 koksy ojebać na cappuccino na niego. Ja cię kręcę. A przecież mówiłeś, że nie wybałeś z jednego koksa? Zresztowałem przecież. Chciałem wam pogratulować. I oddali nas, w sensie jest spokój. Dziękujemy bardzo. Poczekajcie. Kubiks, mam pytanie, ćwiczyłeś PvP przed startem serwera? Nie. No gruba mruwa, ale się prezentujesz. Ja na tej wersji w ogóle nigdy nie skinek. Ta, no. No serio? Minecraft to jest świat, Minecraft to jest życie. Chciałbyś co? Przybiłam. Okej, dzięki. Żubik. O! Ja może komuś zajebę z daleka. Kurwa, no nic dolatuje. O, dostał w banie! I znowu! Oj! Przepraszam, sprawdzałem tylko swój łuk. Aha, no dobrze. Ale dostała 2 razy w banie! Tylko to moja osoba była. Ej, zajebiście! Czekaj. I co, Logan? Nie wierzyłeś. No, nie wierzyłeś. Że nie wierzyłem, bo wiesz, bo nie wierzyłem ci w te 15 osób za górką, bo jest 17 na serwie, nie? Stary, no kurwa, nikogo nie było, no. Nikogo nie było, ale jakiś argument musiałem użyć. Ale dobrze, udało się. Myślałem, że do końca życia zadę w tej klatce. Możemy iść do karczmy, zresztą tam jest niezła cytata dziewucha. Możemy tam iść, no ale nie mógłbym pozwolić, żebyś pracował jako niewolnik dla kogoś innego niż dla nas. No, lepsze to niż normalne życie, ale może być, nie no, żartuję. Dzięki temu możemy kontynuować rozrost naszego, tego, jak to się kurwa nazywa? Podniemionego imperium. Właśnie tak. To idziemy w drogę do karczmy? Logierka się zaczęła podobać, jak gra 16 osób. Gdzie jest reszta? Co wy w piątek robicie? Na melanżu ruchacie dziwki? Kurwa, Sefie Gildy, chodź tu, bo ten jeden więzień to taki, kurwa, że ja nie chcę, żeby on był więźniem. Weźmy ją, wypuśćmy, kurwa. Wypuśćmy ją, błagam. To był błąd, że ją zacząłem. Cappuccino, masz tutaj swoich kolegów, proszę, zabierz ich. Chodźcie, co jest z wami?
Ała! O kurwa, robicie i teraz jesteśmy wszyscy! Wszyscy jesteśmy zamknięci! No nie! Bo już tak dobrze! Pomocy! Poczekaj, chwilę, poczekaj. O! Dobrze, dobrze, perwą! Nie! O nie! 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 Kurwa! Kurwa! Oj, chuj! Nigdy stąd nie wyjdziemy! To dlatego kazali czekać na lidera, żeby nas ponownie zamknąć! Sytuacja tu wyszła. Zobacz sobie. Fajnie. Dobra, czy cappuccino został uwolniony? No niestety, zobacz. Czy cappuccino został uwolniony? No to co, na dole. Witaj cappuccino, zostałeś uwolniony. No nie, nie zostałem. A, jednak nie. Dajcie cappuccino. Cappuccino, oddajcie cappuccino. Cappuccino możemy, no. To w karczmie jest gruby melanż. Wódę piją. Wszyscy na pier... Pierdalasz. O, to można już pogadać, siemka. O, jak tam? Dobrze, dobrze, dobrze. Uwolniłeś się? Tak, uwolniony zostałem jednak, finalnie. Spoko, ogólnie opcja dobra to jest. Fajnie jakby więcej osób grało, nie? W ogóle też... żeby więcej tych PvP pojedynków, nie? Robić. No bo to wiadomo, wszyscy się znamy, streamerzy. Ale ogólnie faza fajna, nie? Te wojny. Zajebiste to było, zajebiste. Strzelanie no. Z łuku, no. Kurwa, mega, mega. Ja też nie wiedziałem, czy ja mogę współrzędne podawać, nie wiem, co ja mogłem, czy nie mogłem. Ale dobrze, dobrze, dobrze. Fajnie, fajnie. A, tu jest drabinka! Oje, a ciasne, ale własne! Dobra. Ja tutaj sejwuję, ja tutaj sejwuję. Cyk. Pyk, idę spać. Ale zobaczcie. Gildy jest 4. Kurwa mać, Ksajo, YFL i Ziuty. Okej, ale wydaje mi się, że mogłoby nas być sporo więcej, ale no wiadomo, niech wszyscy mają czas na raz grać. Dobra, wale disconnecta, wale cancela, wale tutaj quit game'a. Nie pokazałem IP, mam nadzieję, że nie.